Elita to są ci, którzy przyjmują odpowiedzialność za innych. Jeżeli Polak przyjmuje odpowiedzialność za drugiego Polaka, za innych Polaków, również za to społeczeństwo, w którym teraz żyje, również za tą Wielką Brytanię, to siłą rzeczy kwalifikuje się do elity, choćby był sprzątaczem ulicznym. A ten, kto myśli tylko o sobie, ciągnie pod siebie i ma tylko jedno zmartwienie, jak dobrze wyjść, ten żadną elitą nie będzie, może być dyrektorem banków, ale jest poza tym marniasty i nie warto go zapraszać do rozmowy, po prostu to są ludzie żałośni i smutni, chociaż mogą mieć władzę latać własnymi samolotami. To są takie proste mądrości życiowe, ale trzeba sobie je przypominać, bo to zależy od światopoglądu, od tego, jak człowiek zapatruje na świat. Jeśli się poczuwa do odpowiedzialności, jeżeli chce czegoś, co wyrasta poza jego osobisty interes, to wtedy jest człowiekiem pełną gębą. A jak tylko tak zgarnia pod siebie, to jest takim gryzoniem, takich gryzoni w świecie jest bardzo wiele, ale nie warto być jednym z nich.